Do pożaru doszło w pomieszczeniach piwniczych przedszkola nr 3 w Polkowicach. Spaliła się instalacja elektryczna, piła do drewna, spaliła się spawarka, zostało kopcone węzeł cieplny, bo to pomieszczenie węzła cieplnego, zostały okopcone ściany. Przed naszym przybyciem pracownicy przedszkola w sposób szybki, prawidłowy ewakuowali dzieci, które się tam znajdowały. Przedszkole zostało zamknięte, pomieszczenia są nadal wietrzone. Maluchom zapewniono opiekę w innych placówkach na terenie miasta, choć większość została w domach. Dla tej jedenastki zostały stworzone miejsca w punkcie przedszkolnym Biedronki przy ulicy Ociosowej. To jest ten punkt przedszkolny, który znajduje się pod egidą przedszkola miejskiego nr 3. Oraz 8 osób, 8 dzieci znajdzie miejsce w przedszkolu miejskim nr 2. Znane są już wstępne ustalenia, jeśli chodzi o przyczynę pożaru. Przyczyna pożaru została określona jako zaproszenie ognia. To jest wyjaśniane przez biegłego z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Biegły powołany jest tutaj przez policję. Przedszkole będzie zamknięte do czasu zakończenia tych czynności i przywrócenia placówki do poprzedniego stanu. To potrwa co najmniej kilka dni.